Witajcie. Zacznę od tego, że pod podupie spływa, a to oznacza, iż lato nastało. To okres, kiedy wielu musi swoje zbiorniki chłodzić. Mnie na razie to omija. Może dlatego, że zakupiłem w Chinach nowe termometry. A te? Nie wiadomo, czy pokazują dobrą temperaturę. Ale miejmy nadzieję, że tak. W każdym razie w akwarium nie ma jakiegoś problemu z temperaturą. Oczywiście zwiększyła się, ale nie dramatycznie, więc i za bardzo na to nie reaguję. Zanim powiem więcej, chciałem bardzo podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na mój apel o pomoc i oddawanie krwi dla żony mojego kolegi, u której wykryto białaczkę. Szczególne podziękowania dla panów Damiana Grabowskiego i Darka Siguta za oddanie krwi. Z pewnością jeszcze co najmniej kilka osób oddało krew anonimowo, więc nie mogę im podziękować osobiście, ale jeśli to oglądają, to dziękuję w imieniu mojego kolegi. Pamiętajcie, że w obliczu tragedii żadne hobby czy zajęcie nie jest ważniejsze, a swoją wartość najlepiej poznaje się, kiedy robi się coś dla całkowicie obcych osób. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy oddali krew i wszystkim, którzy zareagowali na mój apel. Ja, jako osoba nie mogąca oddać krwi ze względu na branie leków, postanowiłem go wesprzeć finansowo. Jako osoba niemajętna wpadłem na pomysł, aby przekazać mu pieniądze, które od widzów zebrałem do tej pory na nową kamerę. Ale kolega odmówił, więc nie pytałem widzów o zgodę na rozdysponowanie pieniędzy niezgodnie z ich przeznaczeniem. A teraz wracamy do termometrów. Wiele jest takich, które jak są popsute, to nie można napisać do producenta, że może je sobie w tyłek wsadzić. Więc zakupiłem takie, o których można już tak powiedzieć. A serio, to chciałem normalny termometr, nie elektroniczny i nie mocowany na przyssawkę, która po jakimś czasie odpada i termometr ląduje na dnie. Dlatego znalazłem takie, które są szklane i wieszane na brzegu akwarium. Oczywiście istnieje niebezpieczeństwo, że kiedyś coś nieopatrznie postawię w miejscu, gdzie taki termometr wisi i będzie po nim. Ale kto nie ryzykuje, ten w kozie nie siedzi. Jezu, jakie to stare powiedzenie, no. Nie wiem, czy ktoś to jeszcze rozumie. Teraz się mówi, ten nie pije szampana. No ale kto tak naprawdę pił szampana, a niezwykłe wino musujące? No i taki właśnie termometr mierzy temperaturę w akwarium 240 litrów, które wam dziś pokazuję. Nie ma tu jakichś totalnych zmian, ale troszkę się jednak od ostatniego razu zmieniło. Przybyło ryb. Od Kasi Garsteckiej z Łodzi dostałem stado gopików, które następnego dnia po wpuszczeniu do akwarium postanowiły się rozmnożyć. A i później przynajmniej dwukrotnie doszło do ponownego urodzenia maluchów. Ja się cieszę, bo dawno mi się tu nic nie mnożyło, a teraz w końcu dostałem prawdziwe gopiki, a nie jakieś genetycznie pokręcone ryby z Azji. Niestety, odeszła w zaświaty ostatnia moja kosiarka, która schowała się, kiedy dawno temu oddawałem całe stado kosiarek. A ta jedna została. Widać, nie chciała pływać gdzie indziej. I przeżyła u mnie jeszcze kilka lat, żyjąc samotnie. Niestety, ostatnimi czasy dwukrotnie zbierałem ją z podłogi, bo postanowiła wyskoczyć. I te skoki spowodowały, że ciężko już pływała, ciało miała wyraźnie kontuzjowane, i przewidywałem, że w końcu przyjdzie na nią czas. I tak się stało niestety. W akwarium przybyło też trochę roślin, które dostałem od kilku osób, którym bardzo dziękuję. Postanowiłem te rośliny przetestować właśnie w tym zbiorniku. Trzy gatunki nie dały sobie tu rady. Ciężkie życie ma też darowana moczarka i pistia. Wyraźnie nie pasuje im woda i na razie nie mam co zrobić, aby to naprawić. Te rośliny, które nie dają sobie rady, próbuję też w większym akwarium, gdzie mam więcej światła. Ale na razie nie chcę mówić o rezultatach. Kilka roślin zaledwie egzystuje, ale nie widać, aby jakoś strasznie marniały. Natomiast kilka się przyjęło i ma się całkiem dobrze. Dostałem piękne żabienice i czekam cały czas na ich reakcję. Na razie się trzymają, ale jakiegoś super wzrostu nie zauważyłem. W każdym razie, tak jak powiedziałem, część roślin dała radę, a część nie. W większości nie dały rady rośliny, które według mnie miały małe szanse. Ale były i takie, które według mojej wiedzy powinny spokojnie rosnąć, a one pokazały mi środkowy palec i padły. Tak więc wiedza wiedzą, a i tak w akwarium jest magia, której okiełznać się nie da. A może się da, tylko ja tego nie umiem? Może, ale wolę myśleć o cudach, niż zagłębiać się w tysiące testów. Oczywiście nie namawiam do nierobienia testów. Róbcie, badajcie, testujcie i naprawiajcie, jeśli umiecie. Trochę czasu filmów nie było, ale było Euro 2020, czyli Euro 2021, wakacje, Tour de France, ja oglądam. I zupełnie nie chciało mi się czegokolwiek robić. Ale postaram się poprawić. Jeśli ktoś chciałby się dołożyć do nowej kamery, którą chcę zanabyć za muszelki, to proszę o dalsze wsparcie. Link pod filmem. Dziękuję w tym miejscu wszystkim dotychczasowym darczyńcom. No i to by było tyle. Wiem, że krótko, ale ostatnio coraz mniej chce mi się mówić. Może już wszystko powiedziałem. Ciężko stwierdzić. Aha, doktor Stasek jest na wakacjach. Miał być na Seszelach, ale samolot z Radomia nie odleciał, więc został na miejscu w hotelu Gromada. Śpi gdzieś w kotłowni.
jeżeli to kogoś interesuje. Są plany wywycia nowego utworu akwarystycznego, ale na razie ze względu na upały pomysł jest tylko w głowie. No to jeszcze raz się pożegnam. Puszczę muzykę, a wy możecie pooglądać obrazki z 240 litrów. Dobranoc.